robimy gazetę, która jest w jakimś sensie, można powiedzieć, gazetą zaangażowaną, też gazetą polityczną, bo my się nie wstydzimy swoich poglądów i uważamy, że chcemy pisać o tematach, mówić o tematach, które gdzieś dotąd się często znajdowały poza takim mainstreamowym zainteresowaniem mediów. My raczej próbujemy się wsłuchiwać w głos i propozycje ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, a często są gdzieś kompletnie poza takim obiegiem informacyjnym. To jest trochę odwrócenie tradycyjnej roli, gdzie po prostu na kolegium redakcyjnym się siada, wymyśla, widzicie, rozumiecie, a teraz napiszemy o tym, jaka fajna jest piłka nożna w Polsce. Tak? To my tego w ten sposób nie robimy. Tworzymy bardzo malutką redakcję, najmniejszą w historii. Interesują nas problemy społeczne, interesują nas problemy polityczne, ale nie w sensie partyjnym. Znaczy nas interesuje rzeczywista i prawdziwa taka materia polityczna, tak? A nie instytucjonalne życie polskiej polityki, bo to jest po pierwsze obecne we wszystkich mediach, po drugie kompletnie płytkie, jałowe i nieistotne. To znaczy zajmujemy się raczej stawianiem naszym rozumieniu ważnych pytań, jeśli chodzi o taką polską przyszłość polityczną, o nowe rozwiązania. Próbujemy budować nowy, jak gdyby też taki nowy głos. Dla nas nie jest fetyszem tak zwana opowieść udająca obiektywizm, tak? Czyli pan z jednej strony, pani z drugiej strony, pan z lewicy, pan z prawicy, pani z góry, pani z dołu. Raczej próbujemy dojść do problemu i pokazać merytorycznie jego jakieś tam splątanie czy trudność i jakieś wnioski z tego wyciągać. Przekrój stał się takim miejscem bardzo wyrazistym, gdzie taki głos takiej lewicowej, wolnościowej, emancypacyjnej, takiego emancypacyjnego dyskursu gdzieś tu znajduje miejsce. Zaczynamy pracę nad gazetą właściwie w piątek. W poniedziałek jest podstawowe kolegium, które ustala już w miarę ostatecznie, jak gazeta będzie wyglądała. Zamykamy gazetę, co oznacza, że wysyłamy pliki, wszystkie gotowe kolumny do drukarni w czwartek. A gazeta w kiosku ukazuje się w poniedziałek. Czyli generalnie mamy numer o trzy główne teksty, to jest przemoc. I to przemoc wobec kobiet, tak? No bo to jest też jeden z tych niby takich tematów, do których, które powinny w przekroju być. To znaczy, uciekliśmy trochę, jak wszyscy się orientujecie, od takiego pomysłu, że robimy... Nie, od rzeczywistości wręcz przeciwnie. Do rzeczywistości się zbliżyliśmy jak nikt w tym kraju. Nie, uciekliśmy od tego, że robimy takie numery monograficzne, tak? Że właściwie jest jeden temat... Zaczynamy w zasadzie dwutorowo, tak? To znaczy z jednej strony od tego, jakie my byśmy teksty widzieli w numerze, z drugiej strony od tego, jakie propozycje tekstów przychodzą do nas od autorów. Jak już wiemy, tak, czego my chcemy od siebie i czego chcemy od tych autorów, którzy coś do nas zgłaszają, no to powstaje szpigiel numer jeden, tak? Szpigiel, czyli taka mała papierowa rozpiska wszystkich kolumn, które się na gazetę składają, tak? Przychodzą teksty od autorów, tak, którzy są na zewnątrz. One trafiają do Magdy, Oli, Klementyny, Julii i Patrycji. I jak są przeczytane, uznajemy, że tekst jest jakby gotowy, znaczy po przeczytaniu przez te wszystkie osoby, uznajemy, że tekst jest gotowy do łamania, czyli przestajemy się nim zajmować redakcyjnie, a zaczynamy się nim zajmować graficznie. Równolegle do pracy nad tekstem odbywa się praca nad ilustracjami. Tym się zajmuje fotoedytor, czyli osoba, która dostaje od nas informacje, w jaki sposób chcemy zilustrować dany materiał i albo wyszukuje odpowiednie zdjęcia w agencjach, tudzież w naszej bazie, którą my też mamy. Albo jeżeli jest taka konieczność i jest taka możliwość, wysyłają fotoreportera, który po prostu idzie, nie wiem, zrobić portret osoby, z którą rozmawiamy, albo idzie na jakąś imprezę, którą będziemy relacjonować. Kiedy mamy teksty, mamy zdjęcia, do akcji wkraczają graficy. Łamanie polega na tym, że wkładamy teksty i zdjęcia na stronę i je ustawiamy, tak? O ile jakby cały układ gazety posiada szpigiel, tak? Czyli to jest podstawa do stworzenia
układu gazety, w sensie kolejności i tak dalej. O tyle, jeżeli chodzi o graficzne sprawy, to obowiązuje nas coś takiego, co się nazywa layout. To jest szablon, który określa, jakich możemy użyć czcionek, tak? Jakich krojów czcionek, w jakich wielkościach, jaka jest odległość między wersami w tekście, jaka jest odległość między znakami w tekście. Częściowo jest też ustalone to, ile w danym materiale miejsca powinien zajmować tekst, a ile zdjęcie, tak, żeby zachować jakieś rozsądne proporcje. No i tym się zajmuje grafik. No i co się dzieje dalej? Jak już to wszystko zrobimy, to wkracza następny etap, czyli korekta. W domu siedzą autorzy, natomiast fotoedycja, graficy, właśnie korekta, to wszystko jest na miejscu już tutaj. I co jeszcze robimy z tymi stronami? No i jeszcze drukujemy sobie, tu jest taka piękna tablica, na której drukujemy wszystkie strony w pomniejszeniu. Chodzi o to, żeby zobaczyć wszystkie te strony razem, bo jak pracujemy nad gazetą, to widzimy strony pojedynczo. Tak? Natomiast w momencie, kiedy się je wydrukuje i tam powiesi, no to widzimy, czy na przykład, nie wiem, układ strony 16-17 nie jest łudząco podobny do układu strony 18-19. Czasami się nad tym nie zapanuje, tak? I to trzeba, albo na przykład przestawiamy materiały też, to się zdarza. No, i to jest taki ostatni rzut oka na gazetę. Jak on zostanie wykonany, jak wszystko zostanie zaakceptowane, no to właściwie mamy gotowy materiał, który trzeba wysłać do drukarni. Cała gazeta musi być wysłana do czwartku. No i tutaj godzina nie jest do końca ustalona, no ale w każdym razie powiedzmy, że do godziny 22 cała gazeta powinna być wysłana. Drukarnia to mieli parę godzin, więc jeżeli są jakieś kłopoty i coś się zmienia, to oni najczęściej niestety dzwonią w piątek rano, co nas bardzo złości. Ponieważ jak już zamkniemy gazetę papierową, to robimy jeszcze wydanie na iPady. To jest o wiele prostszy proces, o tyle, że już mamy wszystkie materiały złożone, prawda? Znaczy, cały materiał, który nam jest potrzebny, mamy gotowy. Natomiast musimy każdą stronę przełamać dwukrotnie na pion i na poziom iPada. Pytania, które stoją wobec przekroju, de facto stoją wobec w ogóle prasy papierowej. I to jest podstawowe pytanie. To jest podstawowe pytanie, czy papier udźwignie konkurencję internetu. To kiedyś powiedziałem coś takiego, że na pytanie, czy w Polsce prasa jest wolna. Powiedziałem, prasa jest wolna, ale za to internet jest szybszy. więc to jest nasze podstawowe pytanie. Tak? Czy my udźwigniemy jak gdyby taki rodzaj konfliktu, czy wyścigu z internetem i co możemy zaproponować. Ludzie przez jakiś czas jeszcze będą czytali papierowe treści, no i chcemy im dać coś, czego być może gdzie indziej w takiej dawce czy z tego punktu widzenia nie otrzymują.